Rozdział czwarty. Gloria Scott. Mam tu trochę ciekawych papierów, Watsonie, powiedział mój przyjaciel Sherlock Holmes, gdy pewnego dnia siedzieliśmy przy kominku i naprawdę uważam, że warto, abyś je przejrzał. Te dokumenty dotyczące niezwykłej sprawy Glorii Scott. A ta oto wiadomość sprawiła, że sędzia pokoju, Traver, padł martwy z przerażenia po jej przeczytaniu. Wyjął z szuflady małą, poplamioną tubę na dokumenty i odkleiwszy zabezpieczającą taśmę, podał mi krótką notatkę zapisaną niestarannym pismem na kartce szaro-niebieskiego papieru. Oto jej treść. Londyn sprzedał nam wszystko. Zapasy w magazynach skończone. Tutejszy główny łowczy Hansen chciałby sprowadzić do nas samice bażantów. Czy wydał pan już dyspozycję? Jedyne oferty to samce. Co kupować? Teraz możemy jeszcze coś z tym zrobić. Lep na muchy to dobra oferta. Musimy natychmiast zadecydować, bo może zniknąć. Po przeczytaniu tej zagadkowej wiadomości podniosłem wzrok i zobaczyłem, że Holmes chichocze, widząc moją minę. Wyglądasz na zdumionego, powiedział. Nie potrafię sobie wyobrazić, w jaki sposób ta wiadomość mogłaby kogoś przerazić. Wydaje mi się raczej groteskowa niż straszna. Tak, w istocie tak to wygląda. Pozostaje jednak faktem, że krzepki starszy mężczyzna, cieszący się dość dobrym zdrowiem, padł po jej przeczytaniu jak rażony gromem. Owszem, wyobraź sobie, że to była pierwsza sprawa. Wzbudzasz moją ciekawość, przyznałem, ale czemu mówisz mi o tym właśnie teraz? Czy są jakieś szczególne powody, dla których powinienem zbadać tę sprawę? Owszem, wyobraź sobie, że to była pierwsza sprawa, jaką kiedykolwiek się zajmowałem. Często próbowałem wyciągnąć z mego towarzysza wyznanie, dlaczego zaczął się zajmować rozwiązywaniem zagadek kryminalnych. Jednak nigdy dotąd nie udało mi się skłonić go do zwierzeń na ten temat. Teraz siedział pochylony w swoim fotelu, rozkładając na kolanach dokumenty. Po chwili zapalił fajkę i przez jakiś czas tkwił tak, trzymając ją w zębach i przeglądając papiery. Nigdy ci nie opowiadałem o Wiktorze Trawerze, prawda? Spytał. Był moim jedynym przyjacielem podczas tych 2 lat, jakie spędziłem w koledżu. Cóż, nigdy nie byłem zbyt towarzyski, Watsonie. Zawsze wolałem zaszywać się w swoim pokoju i doskonalić metodę dedukcji. Tak więc nie miałem okazji poznać bliżej ludzi z mojego roku. Nie przejawiałem zamiłowania do sportu, poza szermierką i boksem, a w ogóle wiedza, którą zgłębiałem, różniła się dość znacznie od przedmiotów, jakich uczyli się moi koledzy. Dlatego też nie mieliśmy ze sobą prawie nic wspólnego. Traver był jedynym chłopakiem, którego poznałem i to tylko przez przypadek. Pewnego dnia rano, kiedy szedłem do kaplicy, jego buterier ugryzł mnie w kostkę. Był to dość prozaiczny sposób nawiązania przyjaźni, niemniej jednak okazał się skuteczny. Potem przez 10 dni nie byłem w stanie chodzić, a Traver odwiedzał mnie i pytał, jak się czuję. Na początku nasze spotkania trwały krótko, szybko jednak jego wizyty stały się dłuższe i nim semestr dobiegł końca, byliśmy już bliskimi przyjaciółmi. Serdeczny, pełen wigoru i energii chłopak pod wieloma względami stanowił moje całkowite przeciwieństwo. Łączyły nas jednak pewne zainteresowania, a ponadto, gdy odkryłem, że nie miał tak jak i ja przyjaciół, wytworzyła się między nami więź. W końcu zaprosił mnie do rezydencji swojego ojca w Dunford, w Northwick. Ja zaś skorzystałem z jego gościnności i przebywałem tam przez miesiąc podczas letnich wakacji. Stary Traver był człowiekiem zamożnym, poważnym sędzią pokoju i właścicielem ziemskim. Dunford to niewielka wioska, trochę na północ od Lanmere we wschodnim zakątku Anglii, poprzecinanym rzekami. Mokradła były świetnym miejscem do polowania na dzikie kaczki, a w rzekach było pełno ryb. Dom okazał się staroświeckim, rozległym, ceglanym budynkiem z dębowymi belkami stropowymi,
do którego prowadziła piękna lipowa aleja. Pan Trawer miał niewielką, lecz wyjątkowo bogatą bibliotekę, przejętą, jak się domyśliłem, po poprzednim właścicielu oraz całkiem znośnego kucharza, więc tylko wyjątkowo wybredny człowiek nie spędziłby tam z przyjemnością kilku tygodni. Stary Trawer był wdowcem, a mój przyjaciel był jego jedynym synem. Jak słyszałem, miał też córkę, która niestety zmarła na dyfteryt podczas wizyty w Birmingham. Ojciec mego przyjaciela wydał mi się niezwykle ciekawym człowiekiem. Nie był zbyt wykształcony, posiadał jednak ogromny zasób sił, zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Nie czerpał wiedzy z książek, poznał jednak szeroki świat dzięki licznym, dalekim podróżom. Poza tym pamiętał wszystko, czego się podczas tych wypraw nauczył. Ojciec mojego przyjaciela był krępym, przesadzistym mężczyzną z bujnymi włosami, przyprószonymi siwizną. Miał ciemną, ogorzałą twarz oraz bystre, niebieskie oczy o srogim spojrzeniu. W okolicy szanowano go jako dobrego i hojnego człowieka, a ponadto znany był z wydawania łagodnych wyroków. Pewnego wieczoru, tuż po moim przybyciu, gdy siedzieliśmy po obiedzie, popijając porto, młody Trawer zaczął opowiadać ojcu o moim nawyku obserwacji i metodzie logicznego wnioskowania, które już wówczas stosowałem, choć nie w pełni doceniałem jeszcze roli, jaką miały odegrać w moim życiu. Starszy człowiek najwyraźniej pomyślał, że jego syn przesadza, opisując kilka moich błahych osiągnięć. Proszę, proszę, panie Holmes, powiedział śmiejąc się dobrodusznie. Będę dla pana świetnym przedmiotem badań. Ciekawe, co też pan wydedukuje. Myślę, że niewiele, odparłem. Powiedziałbym tylko, że przez ostatnich 12 miesięcy obawiał się pan jakiejś napaści na swoją osobę. Uśmiech zamarł mu na ustach, a on sam wpatrywał się we mnie wyraźnie zaskoczony. Cóż, to najprawdziwsza prawda, powiedział. Wiesz, Wiktorze, zwrócił się do syna, gdy rozbiliśmy ten gang kłusowników, oni poprzysięgli, że zadźgają nas nożem, a ser Edward Hall rzeczywiście został napadnięty. Od tamtej chwili miałem się cały czas na baczności, choć zupełnie nie wiem, jak się pan tego domyślił. Pańska laska jest bardzo solidna, odparłem. Po napisie, który na niej widnieje, zorientowałem się, że mają pan nie dłużej niż rok. Poczynił pan również pewne starania, aby przewiercić gałkę i wypełnić ją stopionym ołowiem, tak aby laska przeobraziła się w groźną broń. Doszedłem do wniosku, że nie podejmowałby pan takich środków, gdyby nie obawiał się jakiegoś zagrożenia. Coś jeszcze? Spytał z uśmiechem. W młodości trenował pan boks. Znów ma pan rację. Jak pan to wywnioskował? Czyżby mój nos był odrobinę skrzywiony? Nie, odparłem. Poznałem to po pańskich uszach. Mają charakterystyczne zniekształcenia i spłaszczenia, typowe dla boksera. Może jeszcze coś. Często kopał pan w ziemi. Świadczą o tym zgrubienia na pańskich dłoniach. Wszystkie moje pieniądze zarobiłem na złotonośnych polach. Był pan w Nowej Zelandii. Znów ma pan rację. I odwiedził pan Japonię. To również prawda. Miał pan też bliski związek z kimś o inicjałach J.A., kimś, kogo później bardzo pan pragnął wymazać z pamięci. Trawer powoli wstał, bijając we mnie dziwne i dzikie spojrzenie swoich wielkich niebieskich oczu. A potem zachwiał się i padł twarzą do przodu prosto w łupiny orzechów leżące na obrusie. Stracił przytomność. Potrafisz sobie zapewne wyobrazić, Watsonie, w jakim szoku byliśmy i jego syn, i ja. Jego omdlenie nie trwało jednak zbyt długo, bo gdy rozpięliśmy mu kołnierzyk i skropiliśmy twarz wodą z miseczki stojącej na stole, wydał siebie westchnienie i usiadł. O, chłopcy, powiedział z wymuszonym uśmiechem. Mam nadzieję, że was nie przestraszyłem. Choć wyglądam na silnego mężczyznę, mam słabe serce i niewiele trzeba, aby mnie powalić. Nie wiem, jak się to panu udaje, panie Holmes. Sądzę jednak, że wszyscy detektywi, czy to prawdziwi, czy wymyśleni, byliby w porównaniu z panem niczym dzieci.
To pańskie życiowe powołanie, ser. Może panu wierzyć na słowo człowiekowi, który widział już trochę świata i ma za sobą kawał życia. To właśnie ta rekomendacja, poprzedzona przesadną oceną moich zdolności, była, uwierz mi, Watsonie, pierwszą wskazówką, dzięki której zacząłem przypuszczać, że to, co do tej pory było zaledwie moją rozrywką i hobby, mogłoby się stać moim zawodem. W tamtej chwili jednak byłem zbyt zmartwiony tym, że mój gospodarz tak nagle zasłabł, abym mógł myśleć o czymkolwiek innym. Mam nadzieję, że nie powiedziałem nic, co mogłoby pana zmartwić, rzekłem. Z pewnością trafił pan w mój dość czuły punkt. Czy mogę spytać, jak się pan tego dowiedział i co jeszcze wie? Mówił teraz na wpół żartobliwym tonem, jednak w jego oczach nadal czaiło się przerażenie. To bynajmniej prosto, odparłem. Gdy odsłonił pan ramię, by wciągnąć do łodzi rybę, spostrzegłem, że w zagięciu pańskiego łokcia wytatuowane zostały litery J. Były nadal czytelne, jednak w znacznym stopniu zamazane. Na skórze wokół nich pojawiła się plama, więc stało się dla mnie oczywiste, że próbowano je wybawić. Wywabić. Osoba o tych inicjałach była niegdyś panu bardzo bliska, a potem pragnął pan o niej zapomnieć. Ależ pan ma oko, zawołał z westchnieniem ulgi. Jest dokładnie tak, jak pan mówi. Nie będziemy jednak o tym rozmawiać. Spośród wszystkich duchów przeszłości najgorsze są duchy tych, których kochaliśmy. A teraz przejdźmy do sali bilardowej i spokojnie wypalmy cygara. Począwszy od tego dnia, mimo całej swej serdeczności, jaką mnie obdarzał, pan Traver zaczął się zachowywać z rezerwą. Nawet jego syn to zauważył. Tak przestraszyłeś mojego starego, powiedział, że nigdy już nie będzie pewny, co wiesz, a czego nie wiesz. Jestem przekonany, że nie chciał mi tego okazywać, jednak moje słowa tak silnie zapadły mu w pamięć, że dostrzegałem dystans w jego zachowaniu. W końcu doszedłem do wniosku, że skoro pan Traver czuje się tak nieswojo w moim towarzystwie, najlepiej byłoby zakończyć już tę wizytę. Jednak właśnie na dzień przed moim odjazdem doszło do pewnego incydentu, który później okazał się niezwykle istotny. Siedzieliśmy sobie we trójkę na krzesłach ogrodowych ustawionych na trawniku, wygrzewając się w słońcu i podziwiając widok na rzekę i moczary, gdy zjawiła się pokojówka i oznajmiła, że przy drzwiach czeka pewien człowiek, który chciałby się widzieć z panem Traverem. – Jak się nazywa? – spytał mój gospodarz. Nie chciał podać swego nazwiska. Czego w takim razie chce? Twierdzi, że pan go zna i chce tylko przez chwilę z panem porozmawiać. W takim razie przyprowadź go tutaj. Chwilę później pojawił się niski, przygarbiony, pomarszczony człowiek. Miał na sobie rozpiętą kurtkę z rękawem, poplamionym smołą, koszulę w czerwono-czarną kratę, drelichowe spodnie i ciężkie, bardzo zniszczone buty. Twarz miał chudą, ogorzałą i przebiegłą. Nieustannie się uśmiechał, ukazując nieregularną linię pożółkłych zębów, a jego pomarszczone dłonie były na wpół zaciśnięte w charakterystyczny dla marynarzy sposób. Gdy tak szedł do nas przez trawnik, powłócząc nogami, usłyszałem, że z gardła pana Travera wydobywa się dźwięk przypominający czkawkę, po czym sędzia zerwał się z krzesła i pobiegł do domu. Wrócił po chwili, a kiedy mnie mijał, poczułem od niego silną woń brandy. Cóż, mój dobry człowieku, powiedział, co mogę dla ciebie zrobić? Marynarz stał, patrząc na niego ze zmarszczonymi brwiami, z tym samym nieprzyjemnym uśmiechem na twarzy. Nie znasz mnie? Zapytał. Wielkie nieba, ty musisz być Hansen, powiedział pan Traver zaskoczonym tonem. Zgadza się, ser, to ja, Hansen. Odparł żeglarz. No cóż, minęło ponad 30 lat, odkąd ostatni raz pana widziałem. Jak widzę, ma pan piękny dom, a ja nadal wyjadam z beczek solone mięso. Przekonasz się, że nie zapomniałem o starych czasach, zawołał pan Traver i podchodząc do marynarza powiedział coś do niego po cichu. Idź proszę do kuchni, ciągnął dalej głośno, a tam będziesz mógł się najeść i napić do syta. Jestem pewien, że znajdę dla ciebie jakieś zajęcie. Dziękuję, ser. Odparł marynarz, dotykając czoła. Właśnie skończyłem 2-letni okres pływania na frachtowcu, na którym w dodatku brakowało załogi i bardzo mi się przyda wypoczynek.
Tak właśnie sobie myślałem, że odpocznę albo u pana Beddowesa, albo tutaj. Ach, zawołał Traver. Wiesz, gdzie przebywa pan Beddoes? Ależ oczywiście, sir. Wiem, gdzie są wszyscy moi starzy przyjaciele. Odparł z ponurym uśmiechem mężczyzna i niedbałym krokiem ruszył za pokojówką w kierunku kuchni. Pan Traver wymamrotał coś o tym, że kiedyś, gdy był jeszcze poszukiwaczem złota, pływał z tym człowiekiem na jednym statku. Potem zostawił nas na trawniku i wszedł do domu. Godzinę później, gdy i my weszliśmy do środka, zobaczyliśmy, że pijany w sztok leży rozciągnięty na sofie w jadalni. Cały ten incydent wywarł na mnie wyjątkowo paskudne wrażenie i wcale nie żałowałem, gdy następnego dnia opuszczałem Dunniford. Czułem, że moja obecność musiała się stać dla mojego przyjaciela krępująca. Wszystko to miało miejsce w ciągu pierwszego miesiąca moich długich wakacji. Wróciłem do Londynu na stację, gdzie spędziłem kolejnych 7 tygodni, przeprowadzając parę eksperymentów z zakresu chemii organicznej. Jednak pewnego dnia, późną jesienią, gdy wakacje dobiegały już końca, dostałem telegram od mojego przyjaciela. Zaklinał mnie, bym przyjechał do Dunniford, twierdząc, że bardzo potrzebuje mojej pomocy i rady. Oczywiście rzuciłem wszystko, czym się zajmowałem i ponownie wyruszyłem na północ. Wyjechał po mnie dwukółką na stację. Wystarczyło jedno spojrzenie i już wiedziałem, że ostatnie 2 miesiące musiały być dla niego bardzo ciężkie. Schudł, miał zatroskaną twarz i zatracił ten głośny, radosny sposób bycia, tak niegdyś dla niego typowy. Ojciec umiera, rzucił. I były to pierwsze słowa, które wypowiedział. To niemożliwe, zawołałem. Co się stało? Apopleksja. Jest o krok od śmierci. Nie mam nawet pewności, czy gdy dojedziemy do domu, zastaniemy go jeszcze przy życiu. Jak zapewne przypuszczasz, Watsonie, przeraziły mnie te nieoczekiwane wieści. Jak to się stało? Dlaczego? Spytałem. Ach, o to właśnie chodzi. Skakuj do środka, omówimy to podczas jazdy. Pamiętasz tego faceta, który zjawił się wieczorem na dzień przed twoim odjazdem? Bardzo dobrze. Wiesz, kogo tego dnia wpuściliśmy do swego domu? Nie mam pojęcia. To wcielony diabeł, Holmesie, zawołał. Wpatrywałem się w niego zdumiony. Tak, to prawdziwy diabeł. Od tego czasu nie przeżyliśmy ani jednej spokojnej godziny, ani jednej. Ojciec wciąż nie może się pozbierać po tamtym wieczorze, a teraz jeszcze uchodzi z niego życie. Jego serce jest złamane, a wszystko przez tego przeklętego Hansena. Jak on mógł do tego doprowadzić? To jest właśnie to, czego tak bardzo pragnę się dowiedzieć. Mój dobry, uczynny, stary ojciec, jak on mógł wpaść w szpony takiego łotra? Ale Holmesie, tak bardzo się cieszę, że przyjechałeś. Mam wielkie zaufanie do twego osądu sytuacji i twej dyskrecji. Wiem, że będziesz mógł mi doradzić najlepiej, jak potrafisz. Pędziliśmy gładką, piaszczystą drogą. Przed nami rozpościerał się widok na mokradła połyskujące w czerwonym świetle zachodzącego słońca. Ponad zagajnikiem po naszej lewej stronie widać było już zarysy wysokich kominów rezydencji sędziego. Mój ojciec zaproponował temu człowiekowi posadę ogrodnika, rzekł mój towarzysz. Jednak to go nie zadowoliło, więc ojciec awansował go na kamerdynera. Można było odnieść wrażenie, że cały dom jest zdany na jego łaskę i niełaskę. Włóczył się po posiadłości i robił to, na co tylko przyszła mu ochota. Pokojówki narzekały na jego pijackie maniery i plugawy język. Tata podniósł całej służbie pensję, żeby zrekompensować przykrości. A ten brał sobie łódź i najlepszą strzelbę ojca i spędzał czas na wyprawach łowieckich. I wszystko to robił z tak obrzydliwym, bezczelnym uśmieszkiem, że już ze 20 razy spuściłbym mu baty, gdyby tylko był moim rówieśnikiem. Mówię ci, Holmesie, przez cały ten czas musiałem bardzo nad sobą panować, a teraz zadaję sobie pytanie, czy nie postąpiłbym mądrzej, gdybym pozwolił sobie jednak na więcej. Sytuacja szybko się zmieniała ze złej na jeszcze gorszą, a ten bydlak, Hansen, coraz bardziej się u nas szarogęsił. Wreszcie pewnego dnia, gdy w mojej obecności powiedział coś bezczelnego do mojego ojca, wziąłem go za kark i wyprowadziłem z pokoju.
Wymknął się z posiniałą twarzą i pełnym jadu spojrzeniem, które wyrażało większą groźbę niż mógłby to ująć w słowach. Nie wiem, co zaszło wtedy pomiędzy moim biednym tatą a nim, ale ojciec następnego dnia przyszedł do mnie i zapytał, czy mógłbym przeprosić Hansena. Jak się zapewne domyślasz, odmówiłem mu i zapytałem, jak może znosić panoszenie się tego łajdaka we własnym domu. Ach, mój chłopcze, odparł, łatwo ci to mówić, ale nie wiesz, w jakiej sytuacji się znalazłem. Dowiesz się jednak, Wiktorze, wszystkiego i niech się dzieje, co chce. Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział, że twój stary, biedny ojciec mógł zrobić coś złego. Prawda, mój chłopcze? Był niezwykle poruszony, a potem na cały dzień zamknął się w swoim gabinecie. Widziałem przez okno, że coś tam długo w skupieniu pisał. Tamtego wieczoru wydarzyło się coś, co przyniosło mi ogromną ulgę, bowiem Hansen oznajmił, że zamierza nas opuścić. Wtoczył się do jadalni, gdzie siedzieliśmy po obiedzie i ochrypłym głosem na wpół pijanego człowieka poinformował nas o swoich zamiarach. Już mi zbrzydło tu. Norfolk, powiedział, pojadę sobie do pana Beddowesa w Hampshire. I coś mi się wydaje, że ucieszy się na mój widok równie mocno jak pan. Mam nadzieję, Hudson, że nie będziesz wyjeżdżał stąd rozczarowany, rzekł mój ojciec tak potulnym głosem, że aż krew zawrzała mi w żyłach. Nie usłyszałem przeprosin, odparł obrażonym tonem, zerkając w moim kierunku. Wiktorze, musisz przyznać, że niesprawiedliwie potraktowałeś tego dobrego człowieka, powiedział tata, zwracając się do mnie, wręcz przeciwnie, odparłem. Uważam, że obaj okazaliśmy mu niezwykłą cierpliwość. Och, doprawdy, doprawdy, warknął Hansen. Bardzo dobrze, kolego, już my się tym zajmiemy. Wyszedł z pokoju, a pół godziny później opuścił nasz dom, pozostawiając mojego ojca w stanie godnym pożałowania. Co noc słyszałem, jak tata przechadza się tam i z powrotem po swoim pokoju, a gdy już się wydawało, że odzyskuje dawną pewność siebie, spadł na niego ostateczny cios. Co się takiego stało? Spytałem niecierpliwie. To dość niezwykłe. Wczoraj wieczorem przyszedł do niego list ze stemplem poczty Fordingbridge. Ojciec przeczytał go, złapał się rękoma za głowę i zaczął biegać w kółko po pokoju, jak człowiek, który całkowicie postradał zmysły. Gdy w końcu udało mi się zaciągnąć go na sofę, zauważyłem, że po jednej stronie twarzy opadają mu usta i powieki. Od razu wiedziałem, że doznał wylewu. Natychmiast przyjechał do nas doktor Fordem. Położyliśmy ojca do łóżka, ale paraliż już się rozprzestrzenił i nie było żadnych oznak wskazujących, że odzyska świadomość. Boję się, że gdy dojedziemy, nie zastaniemy go już żywego. Przerażasz mnie, Traverze, krzyknąłem. Cóż takiego mogło być w liście, że doprowadziło twojego ojca do tak potwornego stanu? Nic, tego właśnie zupełnie nie potrafię wytłumaczyć. Treść była absurdalna i trywialna. O mój Boże, jest tak, jak się obawiałem. Gdy wypowiedział te słowa, właśnie wyjechaliśmy z zakrętu alejki i w gasnącym świetle dnia ujrzałem, że wszystkie zasłony w oknach domu zostały zaciągnięte. Gdy dobiegliśmy do drzwi, twarz mojego przyjaciela ściągnęła się ze smutku. Z domu wyszedł ubrany na czarno człowiek. Kiedy to się stało, doktorze? Spytał Traver. Prawie natychmiast po pana wyjeździe. Czy odzyskał świadomość przed śmiercią? Tak, na chwilę. Czy zostawił mi jakąś wiadomość? Tylko taką, że dokumenty są w tylnej szufladzie japońskiej szafki. Mój przyjaciel poszedł z lekarzem do pokoju, w którym leżał zmarły, a ja tymczasem zostałem w gabinecie, zastanawiając się nad całą tą sprawą. Ogarnął mnie tak ponury nastrój, że chyba nigdy dotąd w całym moim życiu. Jaka była przeszłość tego Travera, pięściarza, podróżnika i poszukiwacza złota? I w jaki sposób doszło do tego, że nagle został zdany na łaskę tego marynarza o paskudnej twarzy? No i dlaczego zemdlał, słysząc jedynie niewinną aluzję do na wpół zatartych inicjałów wytatuowanych na jego ramieniu? Czemu dosłownie umarł ze strachu po otrzymaniu listu z Foringham? Potem przypomniałem sobie, że Foringham leży
Hampshire i że słyszałem wzmiankę o tym, jakby ten pan Beddoes, którego marynarz pojechał odwiedzić i przypuszczalnie zaszantażować, mieszkał właśnie w Hampshire. A więc list został wysłany albo przez tego żeglarza Hansena, który mógł zdradzić ich wspólny brudny sekret, albo przez Beddoesa, który ostrzegał swojego starego wspólnika, że taki sekret najpewniej zostanie wkrótce ujawniony. Tyle wydawało mi się jasne, ale z drugiej strony jak to możliwe, by sam list miał tak trywialną i groteskową treść, jak opisywał to syn zmarłego. Najwyraźniej musiał go błędnie odczytać. A jeśli tak, to został zapewne napisany jednym z tych pomysłowych szyfrów, które pozornie coś znaczą, a w rzeczywistości kryją zupełnie inne treści. Musiałem zobaczyć ten list. Jeśli rzeczywiście zawierał jakieś tajemne przesłanie, byłem pewien, że uda mi się je ujawnić. Przez godzinę siedziałem w mrocznym pokoju, zastanawiając się nad tą sprawą, aż wreszcie zapłakana pokojówka wniosła lampę, a chwilę później zjawił się mój przyjaciel Trawer. Blady, lecz opanowany, w ręku ściskał te same papiery, które trzymam teraz na kolanach. Usiadł naprzeciwko mnie, przestawił lampę na krawędź stołu i podał mi krótką notatkę nabazgraną na kartce szarego papieru. Londyn sprzedał nam wszystko, zapasy w magazynach skończone. Tutejszy główny łowczy, Hansen, chciałby sprowadzić do nas samice bażantów. Czy wydał pan już dyspozycję? Jedyne oferty to samce, co kupować? Teraz możemy jeszcze coś z tym zrobić. Lep na muchy to dobra oferta. Musimy natychmiast zdecydować, bo może zniknąć. Wyznam ci, że gdy po raz pierwszy przeczytałem tę wiadomość, moja twarz przybrała taki sam, równie zdumiony wyraz jak teraz twoja. Potem przeczytałem ją jeszcze raz bardzo dokładnie. Najwyraźniej było tak, jak się wcześniej domyślałem. W tym dziwnym połączeniu słów musiało zawierać się jakieś ukryte znaczenie. Ale czy możliwym było, że takie zwroty jak lep na muchy i samice bażantów posiadały jakieś z góry ustalone znaczenie? Można je dowolnie interpretować, ale do niczego to nie doprowadzi. Ani przez chwilę jednak nie sądziłem, że było tak w tym przypadku. Obecność słowa Hansen wydawała się wskazywać, że wiadomość, zgodnie z moim przypuszczeniem, pochodziła raczej od Beddoesa, a nie od marynarza. Spróbowałem odczytać list w spak. Jednak połączenia słów bażantów, samice nas czy samce to oferty nie były zbyt zachęcające. Potem spróbowałem czytać co drugi wyraz, ale ani sprzedał wszystko w skończone, ani lep muchy dobra musimy, najwyraźniej nie rzucały nowego światła na całą sprawę. Podobny rezultat dawało czytanie co trzeciego wyrazu, też nic z tego, aż nagle w jednej chwili stwierdziłem, że mam w ręku klucz do całej zagadki. Dostrzegłem bowiem, że co czwarte słowo, począwszy od pierwszego, tworzy wiadomość, która mogła doprowadzić starego Trevora na skraj rozpaczy. Ostrzeżenie było krótkie i lakoniczne. Odczytałem je mojemu towarzyszowi. Wszystko skończone. Hansen nas wydał. Jedyne, co możemy zrobić, to natychmiast zniknąć. Wiktor Trawer ukrył twarz w drżących dłoniach. Tak. To musi być to, powiedział. To gorsze niż śmierć, bo oznacza również hańbę. Ale co oznaczają zwroty, główni łowczy i te samice bażantów? Nie mają żadnego wpływu na treść wiadomości, ale dla nas mogą oznaczać bardzo dużo, jeśli nie mamy innego sposobu, by dowiedzieć się, kto był nadawcą. Jak widzisz, najpierw napisał wszystko skończone i tak dalej. Potem, żeby ukryć wiadomość w ustalonym z góry szyfrze, musiał w każdym zdaniu wpisać dowolne trzy słowa. W naturalny sposób użyłby wyrazów, które pierwsze przyszły mu na myśl, a skoro tak wiele z nich odnosi się do zwierzyny, możemy raczej mieć pewność, że albo jest zapalonym myśliwym, albo interesuje go hodowla. Wiesz coś o tym, Beddoes? Teraz, kiedy o tym mówimy, odparł mój przyjaciel, przypomniałem sobie, że mój nieszczęsny ojciec miał od niego stałe zaproszenie na polowania odbywające się na jego terenie każdej jesieni.
A więc niewątpliwie to od niego pochodzi ta notatka, powiedziałem. Teraz pozostaje nam tylko dowiedzieć się, jakiż to sekret był w posiadaniu tego marynarza, Hansen. Hansena i dlaczego zawisła groźba nad głowami tych dwóch zamożnych i szanowanych ludzi. Niestety, Holmesie, obawiam się, że to wstydliwa i grzeszna tajemnica, zawołał Wiktor. Nie zamierzam jednak mieć przed tobą żadnych sekretów. Oto oświadczenie sporządzone przez mego ojca, gdy już wiedział, że grozi mu bezpośrednie niebezpieczeństwo ze strony Hansena. Znalazłem je w tej japońskiej szafce, tak jak powiedział lekarz. Weź je i odczytaj mi, proszę, bo nie mam siły ani odwagi, by zrobić to samemu. Watsonie, te dokumenty, które leżą teraz przed tobą, są tymi samymi, które wówczas podał mi mój towarzysz. Odczytam je tobie tak, jak odczytałem jemu tamtej nocy w starym gabinecie. U góry widnieje tytuł, niektóre szczegóły podróży brygantyny Gloria Scott od opuszczenia przez nią Falmy dnia 8 października 1855 roku aż do chwili jej zatonięcia na 15 szerokości północnej, 24 długości zachodniej dnia 6 listopada. Dokument miał formę listu i brzmiał jak następuje. Mój drogi kochany synu, teraz gdy hańba zaczyna rzucać swój cień na ostatnie lata mojego życia, mogę napisać ci szczerze i uczciwie, że to nie lęk przed prawem, przed utratą mojej pozycji w kraju, czy też przed moim upadkiem w oczach wszystkich, którzy mnie znali, najbardziej rani moje serce. Lecz myśl o tym, że będziesz musiał się za mnie wstydzić, ty, który mnie kochasz i który, jak mam nadzieję, rzadko miałeś powody, by czuć do mnie coś innego niż szacunek. Jeśli jednak dosięgnie mnie cios, który stale mi zagrażał, pragnę, abyś to przeczytał i dowiedział się bezpośrednio ode mnie, jak wielka jest moja wina. Z drugiej strony, jeśli wszystko ułoży się pomyślnie, oby Bóg Wszechmogący na to pozwolił, to wówczas, gdyby jakimś zbiegiem okoliczności zdarzyło się, że list ten pozostanie niezniszczony i dostanie się w Twoje ręce, zaklinam Cię na wszystko, co uważasz za święte, na pamięć Twojej kochanej matki i na całą miłość, jaka nas łączyła, abyś cisnął go w ogień i już nigdy o nim nie myślał. A więc, jeżeli już przeczytałeś te wiersze, będzie to oznaczało, że ujawniono całą prawdę o mnie i że wygnano mnie z własnego domu lub też, co bardziej realne, bo wiesz, że mam słabe serce, jestem martwa, śmierć na zawsze zamknęła mi usta. Tak czy inaczej, czas na ukrywanie tajemnic już minął i każde słowo, które zapisuję, jest absolutnie szczere. Przysięgam ci to z tą samą mocą, z jaką pragnę łaski. Mój chłopcze, w rzeczywistości nie nazywam się Traver. W czasach mojej młodości zwano mnie James Ameridge i pewnie teraz rozumiesz, jaki szok przeżyłem parę tygodni temu, gdy mój przyjaciel z koledżu zwrócił się do mnie w taki sposób, jak gdyby udało mu się odkryć mój sekret. To właśnie jako Ameridge zostałem zatrudniony w londyńskim banku i jako Ameridge skazano mnie za złamanie prawa i wydalono z mojego kraju. Nie myśl o mnie źle, mój chłopcze. To był tak zwany honorowy dług, który musiałem spłacić i aby to zrobić, skorzystałem z cudzych pieniędzy, będąc pewnym, że uda mi się je zwrócić, zanim ktokolwiek odkryje ich brak. Prześladował mnie jednak straszliwy pech. Pieniądze, na które liczyłem, nigdy do mnie nie trafiły, a przedwczesny audyt kont ujawnił spowodowany przeze mnie deficyt. Sprawa mogła zostać rozpatrzona łagodnie, jednak 30 lat temu egzekwowanie prawa było o wiele bardziej surowe niż teraz. W 23 roku mojego życia znalazłem się skuty jak bandyta wraz z 37 innymi skazańcami pod pokładem brygantyny Gloria Scott płynącej do Australii. Był rok 1855. Wojna Krymska osiągnęła punkt kulminacyjny, a stare łodzie wykorzystywane wcześniej do przewozu skazańców były w większości używane do transportowania ludzi i ładunku na Morzu Czarnym. Rząd był więc zmuszony wywozić więźniów
mniejszymi, mniej nadającymi się do takich celów statkami. Żaglowiec Gloria Scott, którym wcześniej przewożono herbatę z Chin, był jednak przestarzałym statkiem o ciężkim dziobie i szerokim kadłubie, dlatego zastąpiły go nowe klipry. Miał wyporność 500 ton. Oprócz 38 kryminalistów niósł na swym pokładzie 26 członków załogi, 18 żołnierzy, kapitana, 3 matów, lekarza, kapelana i 4 strażników. Tak więc w dniu, w którym wyruszyliśmy z Falmy, na jego pokładzie znajdowało się niemal 100 dusz. Przegrody pomiędzy celami skazańców były dość cienkie i kruche, a nie, jak to zwykle miało miejsce na statkach przystosowanych do transportu więźniów, wykonane z grubych dębowych desek. Człowiek, z którym sąsiadowałem od strony rufy, był skazańcem, na którego zwróciłem szczególną uwagę, gdy prowadzono nas na nabrzeże. Był to młody mężczyzna o gładkiej, pozbawionej zarostu twarzy, długim, cienkim nosie i tak mocnych szczękach, że mógłby nimi łupać orzechy. Głowę trzymał wysoko, wyprostowana postawa świadczyła o jego niezależności, szedł dumnym krokiem, przykuwając uwagę swym niecodziennym wzrostem. Nie przypuszczam, by którykolwiek z nas sięgał mu głową do ramienia, jestem pewien, że nie mógł być niższy niż 6,5 stopy. Dziwne było wśród tych smutnych i zmęczonych twarzy ujrzeć oblicze tak pełne energii i determinacji. Ten widok przywodził mi na myśl ognisko, które ktoś rozpalił po środku śnieżnej zamieci. Byłem więc rad, gdy się dowiedziałem, że nasze cele sąsiadują ze sobą. A ucieszyłem się jeszcze bardziej, kiedy w samym środku nocy usłyszałem tuż przy uchu jakiś szept i odkryłem, że udało mu się wyciąć otwór w desce, która nas dzieliła. Witaj, przyjacielu, powiedział. Jak się nazywasz i za co tu trafiłeś? Odpowiedziałem mu i spytałem, z kim rozmawiam. Jestem Jack Prendergast, odparł, i na Boga, zanim skończy się nasza znajomość, będziesz błogosławił tę chwilę, kiedy mnie poznałeś. Słyszałem wcześniej o jego sprawie, bo stała się ona wielką sensacją w całym kraju jakiś czas przed moim aresztowaniem. Pochodził z dobrej rodziny i był obdarzony wielkimi zdolnościami, miał jednak nieuleczalnie zły charakter i stworzył niezwykle pomysłowy system oszustw, dzięki którym udało mu się wyłudzić ogromne sumy pieniędzy od największych londyńskich kupców. Ha, ha, pamiętasz moją sprawę? Powiedział z dumą. Zajiste, świetnie ją pamiętam. W takim razie może pamiętasz również, co było w niej takiego dziwnego? Nie, a co takiego? Dostało mi się prawie 250 000, prawda? Tak mówiono, ale nikt ich nigdy nie odzyskał, co? Tak. No cóż, jak myślisz, gdzie są te pieniądze? Spytał. Nie mam pojęcia, powiedziałem. Tutaj, w mojej kieszeni, zawołał. Na Boga, mam więcej funtów, niż ty masz włosów na głowie. A gdy masz pieniądze, synku, i wiesz, jak się z nimi obchodzić i je rozdzielać, wtedy możesz zrobić wszystko. A teraz nie myślisz chyba, że człowiek, który może zrobić wszystko, będzie wycierał spodnie, siedząc w śmierdzącej ładowni takiej spleśniałej starej trumny, osranej przez szczury i przeżartej przez kroniki. Nie, nie, mój drogi panie. Taki człowiek potrafi o siebie zadbać i zadba też o swoich kamratów. Możesz mi wierzyć. Tylko się go trzyma, ja jestem gotów przysiąc, że wyciągnie cię z tego bagna. Mówił do mnie w tym stylu. I na początku myślałem, że to nic nie oznacza, jednak po chwili, kiedy już mnie sprawdził i uroczyście zaprzysiągł, dał mi do zrozumienia, że zorganizował spisek, aby przejąć kontrolę nad statkiem. Uknęło go kilkunastu więźniów jeszcze zanim wsiedli na pokład. Prendergast był ich przywódcą, zaś potężną motywacją dla wszystkich były jego pieniądze. Mam wspólnika, powiedział. Niesamowity z niego człowiek, wierny i lojalny jak pies. To on ma całą kasę. Jak sądzisz, gdzie jest w tej chwili? Jest kapelanem na tej łajbie. Tak, tak, kapelanem, nie inaczej. Wszedł na pokład w tym swoim czarnym ubranku z papierami bez zarzutu i taką ilością pieniędzy w szkatułce, że mógłby kupić całą tę krypę od kilu aż po czubek masztu. Załoga jest mu całkowicie wierna, ciałem i duszą.
Mógłby ich wszystkich kupić parę razy i zrobił to, jeszcze zanim się zaokrętowali. Ma też w kieszeni dwóch strażników i Mirera, drugiego mata, a przekupiłby pewnie samego kapitana, gdyby sądził, że jest on tego wart. Co w takim razie musimy robić? Spytałem. A jak myślisz? Odparł. Sprawimy, że kurtki tych żołnierzy staną się wkrótce bardziej czerwone niż wtedy, gdy wyszły spod krawieckiej igły. Ale oni są uzbrojeni, powiedziałem. I my też będziemy, mój chłopcze. Mamy mnóstwo pistoletów, starczy dla każdego z nas. I jeśli nie uda nam się przejąć tego statku ze wsparciem załogi, to znaczy, że powinni nas wszystkich wysłać do jakiegoś internatu dla panienek. Pogadaj dziś w nocy ze swoim towarzyszem z celi na lewo i sprawdź, czy możemy mu ufać. Zrobiłem tak, jak mi kazał. I dowiedziałem się, że mój drugi sąsiad to młody mężczyzna, który podobnie jak ja został skazany za fałszerstwa. Wówczas nazywał się Evans, potem też zmienił nazwisko. Teraz jest zamożnym i szanowanym człowiekiem, mieszka na południu Anglii. Był gotów przystąpić do spisku, ponieważ widział w tym jedyny sposób ratunku dla nas, nim przepłynęliśmy zatokę. Zaledwie dwóch spośród wszystkich skazańców nie było wtajemniczonych. Jeden z nich był niespełna rozumu, dlatego nie odważyliśmy się mu zaufać. Drugi chorował na żółtaczkę i nie mógł nam się do niczego przydać. Od samego początku mieliśmy przeczucie, że nic nie może nam przeszkodzić w przejęciu statku. Załoga była zbieraniną łotrów specjalnie w tym celu wyselekcjonowanych. Fałszywy kapelan przychodził do nas, żeby wskazać nam właściwą drogę i miał ze sobą czarną torbę, rzekomo pełną religijnych pism. Pojawiał się jednak tak często, że nim upłynął trzeci dzień podróży, każdy z nas miał już schowany pod łóżkiem pilnik, dwa pistolety, funt prochu i 20 kul. Dwóch strażników było wspólnikami Prendegasta, a drugi mat był jego prawą ręką. Przeciwko sobie mieliśmy tylko kapitana, dwóch pozostałych matów, dwóch strażników, porucznika Martina, jego 18 żołnierzy i doktora. Choć wydawało się, że niczym nie ryzykujemy, postanowiliśmy, iż nie zaniedbamy żadnych środków bezpieczeństwa i uderzymy nagle w środku nocy. Doszło jednak do tego szybciej niż planowaliśmy. Pewnego wieczoru, mniej więcej w trzecim tygodniu po opuszczeniu portu, doktor przyszedł zbadać jednego ze skazańców, który chorował. Gdy oparł się dłonią o jego pryczę, wymacał pod nią pistolety. Gdyby zachował spokój, być może udałoby mu się zdemaskować cały spisek, ale był to mały nerwowy jegomość. Krzyczał zaskoczony i tak pobladł, że więzień od razu zorientował się, co się dzieje, i natychmiast się na niego rzucił. Nim doktor zdążył ostrzec resztę, był już zakneblowany i leżał związany na pryczy. Ponieważ drzwi prowadzące na pokład zostawił otwarty, wybiegliśmy przez nie pędem. Zastrzeliliśmy dwóch strażników, a potem kaprala, który nadbiegł, żeby zobaczyć, co się dzieje. Drzwi messy pilnowało kolejnych dwóch żołnierzy, ale ich muszkiety były chyba nienaładowane, bo nie oddali do nas ani jednego strzału i padli martwi, próbując umocować bagnety. Potem pognaliśmy do kapitana. Do kabiny kapitana, gdy próbowaliśmy się dostać do środka, za drzwi dobiegł nas huk wystrzału. Kapitan leżał na podłodze z mózgiem rozsmarowanym na mapie Atlantyku, przymocowanej do stołu. Nad nim stał kapelan, a z lufy jego pistoletu unosił się dym. Obu matów obezwładniła załoga. Wydawało się zatem, że cała sprawa jest zakończona. Messa sąsiadowała z kabiną kapitana i wszyscy się w niej stłoczyliśmy. Opadliśmy na kanapy, krzycząc jeden przez drugiego. Oszołomiła nas bowiem świadomość odzyskania wolności. Dookoła stały skrzynie. Wilson, fałszywy kapelan, roztrzaskał jedno z nich i wyciągnął kilkanaście butelek sherry. Obtłukliśmy szyjki butelek, rozlaliśmy trunek do szklanek i właśnie byliśmy w środku zabawy, gdy w jednej chwili bez żadnego ostrzeżenia ogłuszył nas huk muszkietów. A pomieszczenie wypełnił tak gęsty dym, że nie widzieliśmy, co się dzieje po drugiej stronie stołu. Kiedy dym się rozwiał, messa wyglądała jak jedna wielka ruina. Wilson i 8 innych skazańców wili się na podłodze. Do tej pory robi mi się niedobrze, gdy przypomnę sobie krew wymieszaną z brązową sherry rozlaną na stole.
Ten widok tak nas oszołomił, że chyba byśmy się poddali, gdyby nie. Prendegast ryknął niczym zraniony bucha i rzucił się do drzwi, a za nim wszyscy, którzy zostali przy życiu. Wybiegliśmy na zewnątrz, a tam na rufie stał porucznik i jego 10 ludzi. Świetliki nad stołem w mieście były nieco uchylone, a oni do nas przez nie strzelali. Podbiegliśmy do nich, zanim zdążyli przeładować broń, choć walczyli jak mężczyźni, mieliśmy nad nimi przewagę i po 5 minutach walka dobiegła końca. Mój Boże, nigdy wcześniej nie widziałem takiej jatki. Prendegast szalał niczym wcielony diabeł, chwytał żołnierzy jakby byli dziećmi i ciskał ich za burtę, żywych czy martwych. Był tam bardzo ciężko ranny sierżant, który ciągle płynął przed siebie i przez zaskakująco długi czas utrzymywał się na powierzchni, dopóki ktoś z litości nie przestrzelił mu głowy. Gdy walka dobiegła końca, przy życiu nie pozostał żaden z naszych przeciwników oprócz strażników, matów i doktora. To właśnie oni stali się przyczyną wielkiej kłótni, jaka się rozpętała. Byliśmy bardzo szczęśliwi, że odzyskaliśmy wolność, jednak nie chcieliśmy mieć na sumieniu dalszych morderstw. Zabijać uzbrojonych w muszkiety żołnierzy to jedno, ale stać obok i patrzeć, jak zimną krwią morduje się ludzi, to zupełnie coś innego. 8 z nas, 5 skazańców i 3 marynarzy stwierdziło, że nie zamierzamy brać w tym udziału. Nic jednak nie było w stanie przekonać Prendegasta i tych, którzy byli po jego stronie. Twierdził, że możemy czuć się bezpiecznie tylko wówczas, gdy ukończymy tę brudną robotę i oświadczył, że nie zamierza pozostawić przy życiu nikogo, kto mógłby zjawić się w sądzie. O mały włos nie podzieliliśmy losu naszych jeńców. W końcu jednak Prendegast oświadczył, że jeśli chcemy, możemy wziąć czalupę i odpłynąć. Przyjęliśmy tę propozycję z wielką ulgą, bo robiło nam się już słabo od tej krwi i dobrze wiedzieliśmy, że nim to wszystko się skończy, sytuacja znacznie się pogorszy. Każdy z nas dostał marynarskie ubrania, do łodzi wrzucono beczułkę wody, 2 baryłki, 1 z prowiantem, a 2 z sucharami oraz kompas. Prendegast dał nam też mapę, nakazując, że mamy mówić, iż jesteśmy rozbitkami ze statku, który zatonął na 15 stopniu szerokości północnej i 20 stopniu długości zachodniej. A potem przeciął linę i pozwolił nam odpłynąć. A teraz, mój drogi synu, dochodzę do najbardziej zaskakującej części mojej historii. Marynarze podciągnęli na czas walki żagiel na Pakrei, ale teraz, gdy odpłynęliśmy, znów go opuścili i brygantyna zaczęła się od nas oddalać, ponieważ z północnego wschodu powiał lekki wiatr. Nasza łódź unosiła się i opadała na ogromnych falach, a Evans i ja, jako najbardziej wykształceni z całej jej załogi, siedzieliśmy nad mapami, ustalając naszą pozycję i rozważając, do którego brzegu należy się skierować. Nie było to łatwe zadanie, bo zielony przylądek znajdował się jakieś 500 mil na północ od nas, zaś wybrzeże Afryki mniej więcej 700 mil na wschód. A ponieważ wiatr wiał w kierunku północnym, doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem będzie żeglowanie w kierunku Sierra Leone i w tamtą stronę się skierowaliśmy. Tymczasem brygantyna znikała już prawie po naszej sterburcie. Gdy na nią patrzyliśmy, ujrzeliśmy nagle chmurę czarnego dymu wyrastającą nad linią horyzontu niczym monstrualne drzewo. Chwilę później do naszych uszu dobiegł huk, głośny niczym uderzenie pioruna, a gdy dym się nieco rozwiał, nie pozostał nawet ślad po Glory Scott. W jednej chwili zawróciliśmy naszą łódź i z całych sił popłynęliśmy do miejsca katastrofy, o której świadczyły wciąż unoszące się na wodzie pozostałości. Nim dotarliśmy na miejsce, upłynęła cała godzina. Zaczęliśmy więc się obawiać, że przybyliśmy za późno, by kogokolwiek uratować. Roztrzaskana szalupa, parę skrzyni, drewniane fragmenty omasztowania unoszące się i opadające na falach wskazały nam miejsce, gdzie zatonął statek. Nie dostrzegliśmy ani śladu życia, więc rozpaczeni zawróciliśmy. Wtedy jednak usłyszeliśmy wołanie o pomoc i w pewnej odległości dostrzegliśmy fragment wraku, którego kurczowo trzymał się jakiś mężczyzna.
Gdy wciągnęliśmy go na pokład szalupy, okazało się, że to młody marynarz o nazwisku Hansen. Tak poparzony i wyczerpany, że aż do następnego poranka nie był w stanie opowiedzieć nam, co się stało. Przypuszczam, że po tym, jak odpłynęliśmy, Prendergast i jego banda zaczęli zabijać pozostałych przy życiu jeńców. Najpierw zastrzelili dwóch strażników i wyrzucili ich ciała za burtę. Podobny los spotkał też trzeciego mata potem. Prendergast zszedł na między pokład i własnymi rękoma poderżnął gardło biednemu lekarzowi. Kiedy pierwszy mat, odważny i energiczny człowiek, zobaczył zbliżającego się do niego skazańca, zakrwawionym nożem w ręce, uwolnił się z więzów, które jakimś cudem udało mu się poluzować, rzucił się biegiem przez pokład i wskoczył do pomieszczeń na rufie. 12 więźniów z pistoletami w rękach znalazło go z pudełkiem zapałek w dłoni siedzącego nad otwartą beczką prochu, jedną ze 100 przewożonych na pokładzie. Krzyknął, że jeśli ktokolwiek spróbuje mu coś zrobić, wysadzi statek w powietrze. Chwilę później doszło do eksplozji, ale Hansen był przekonany, że spowodowała ją raczej jakaś zabłąkana kula któregoś ze skazańców niż zapałka rzucona przez mata. W każdym razie, niezależnie od prawdziwej przyczyny, był to koniec Glory Scott i całej tej hałastry, która ją przejęła. Mój drogi chłopcze, tak pokrótce przedstawia się ta straszliwa historia, w którą byłem zamieszany. Następnego dnia wziął nas na pokład bryg Hotspur płynący do Australii, a jego kapitan bez problemu uwierzył, że jesteśmy rozbitkami, którym udało się przetrwać po zatonięciu statku pasażerskiego. Admiralicja doszła do wniosku, że Gloria Scott zaginęła gdzieś na morzu. Jej prawdziwy los na zawsze pozostał tajemnicą. Po spokojnej podróży Hotspur wysadził nas w Sydney, gdzie obaj z Evansem zmieniliśmy nazwiska i udaliśmy się na złotonośne pola. Znaleźliśmy się w tłumie przybyszy z całego świata, dzięki czemu bez problemu zatraciliśmy naszą poprzednią tożsamość. Reszty nie muszę ci już opowiadać. Świetnie nam się powodziło, podróżowaliśmy po świecie, a potem powróciliśmy do Anglii jako zamożni mieszkańcy kolonii i nabyliśmy posiadłości ziemskie. Przez ponad 20 lat wiedliśmy spokojne i pożyteczne życie, mając nadzieję, że nasza przeszłość została na zawsze pogrzebana. Wyobraź więc sobie, co musiałem czuć, gdy ujrzałem tego marynarza, który do nas przyszedł. Natychmiast rozpoznałem w nim człowieka, którego uratowaliśmy z wraku. W jakiś sposób udało mu się nas wyśledzić i odnaleźć i postanowił sobie, że nas zastraszy. Teraz pojmujesz już pewnie, dlaczego starałem się go nie drażnić i w pewnej mierze rozumiesz lęk, który mnie prześladuje od czasu, gdy Hansen zostawił mnie w spokoju i udał się z pogróżkami do swojej drugiej ofiary. Poniżej napisano pismem tak chwiejnym, że ledwie można było je odczytać. Beddoes napisał szyfrem, że Hansen wszystko wyśpiewał. Słodki Boże, zlituj się nad naszymi duszami. Właśnie taką dramatyczną historię odczytałam tamtej nocy młodemu Traverowi. Gdy mój druh ją usłyszał, był załamany. Wyjechał potem do Teraju, gdzie został plantatorem herbaty. Podobno dobrze mu się tam wiedzie, jeśli chodzi o marynarza i Beddoesa. Nie słyszano o nich więcej od dnia, w którym został wysłany list z ostrzeżeniem. Obaj zniknęli, zupełnie jakby rozpłynęli się w powietrzu. Nikt też nie złożył doniesienia na policji, a to oznacza, że Beddoes uznał pogróżkę Hansena za czyn już dokonany. Ktoś widział Hansena, kręcił się po okolicy, a policja podejrzewa, że musiał zabić Beddoesa i uciec. Jeśli o mnie chodzi, jestem przeświadczony, że było dokładnie na odwrót. Najprawdopodobniej to Beddoes, doprowadzony do ostateczności, pewny, że go zdradzono, zemści się na Hansenie, a następnie zbiegł z kraju, zabierając ze sobą tyle pieniędzy, ile udało mu się zgromadzić. Takie są fakty w tej sprawie, mój drogi Watsonie.
Jeśli więc uznasz, że warto je zamieścić w Twojej kronice, są teraz do Twojej dyspozycji. Zrób z nimi, co tylko zechcesz.